Marcel, przegrane spotkanie tutaj w Toruniu. To jak to nazwać? Jak można to ocenić? Czy to była kolejna wpadka? Czy to zmęczenie po europejskich wojażach? Czego zabrakło dzisiaj, żeby podnieść rękawice w Toruniu? Czego zabrakło? Graliśmy dzisiaj niebrawo. Bardzo słabo w obronie. Nie mieliśmy odpowiedzi na Damiana dzisiaj. Zagrał super mecz, daliśmy mu po prostu. A w ataku graliśmy po prostu głupio. Myślę, że to jest wina na nas, zawodników dzisiaj, że nie wiem, czy nieskoncentrowanie podeszliśmy do tego meczu. Nie będę mówił, że to ze względu na to, że jesteśmy zmęczeni, bo każdy jest zmęczony. Oczywiście my zagraliśmy już 5 meczów, to był nasz 6, ale to nie jest żaden argument. Po prostu musimy się wziąć w garść i grać swoje w obronie, bo to jest nasz podstawowy klucz do zwyciężania i mądrze w ataku, a tego dzisiaj zabrakło. No właśnie, wydawało się, że te pierwsze spotkania pokazały, że często wychodzicie na całym boisku, aby kryć drużyny przeciwne. Dzisiaj straconych 92 punkty, więc tą obroną rzeczywiście nie było zbyt dobrze. A co z tymi trójkami? Do tej pory świetnie rzucaliście za 3 punkty, dzisiaj tylko jeden raz na 17 pchaliście co prawda piłkę pod kosz, ale ona nie wracała potem zbyt często do zawodników obwodowych. Dokładnie. Takie mecze się zdarzają, że po prostu trójki nie wchodzą, czy rzuty nie wchodzą. Ale tak jak mówię, no, dlatego powinniśmy grać lepiej w obronie, bo obrona jest kluczem do zwycięstwa. A jeżeli gramy dobrze w obronie, to też napędzamy atak. A jeżeli graliśmy dzisiaj niemrawo po dwóch stronach, po tej stronie boiska, to się automatycznie przerzucało na nasz ofens i to było dzisiaj widać. Jak oceniasz swój powrót do Zielonej Góry po kilku latach nieobecności? Wracasz do tego miasta. Wydaje się, że jest szansa, aby tutaj powalczyć o minuty dla siebie. Jest szansa, żeby wygrać rywalizację na tych właśnie pozycjach daleko od kosza. Czy jest szansa? No, jest nas kilku. Mamy bardzo fajną ekipę zgraną. Jeszcze nie, może nie, ale na pewno trzymamy się razem. U trenera Tabaka jest taka intensywność, że tak naprawdę 20 minut to już jest naprawdę dużo, więc to są kwestie minut. Kwestie minut, które zaważają, jak kto gra w obronie, ile z siebie daje. Każdy chce tutaj wygrywać, wiemy, po co to robimy. Nie ma niezdrowej rywalizacji, każdego pcha do przodu. Mam nadzieję, że kolejne mecze to pokażą. Dziękuję bardzo. Tak, Marcel Ponitka, bardzo fajnie tutaj.